Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy temat silnika Kipora Janmara. To jest akurat 186F silnik, ale generalnie zasada każdego jest taka sama. Tak wygląda ta góra. Słuchajcie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że urządzenie postało sobie bardzo długo, no i nie podaje paliwa. Najprościej jak to sprawdzić? Jeżeli macie problem z odpaleniem, odkręćcie sobie węża tutaj, czy tą rurkę wysokociśnieniową. Jeśli próbujemy odpalać, a paliwo z tego nie leci, to wiemy, że mamy teoretycznie problem z naszą pompą paliwa, bo to jest główna pompa paliwa. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka, żeby się nie okazało, że ta pompa nie dostaje paliwa, więc najpierw sprawdźcie sobie, czy ona dostaje paliwo. Są różne rozwiązania. Są różne rozwiązania grawitacyjne, czy powiedzmy jakaś tam pompka wstępna, która to paliwo podaje. Zazwyczaj są grawitacyjne, czyli sobie ścieka gdzieś tam od góry. No i przede wszystkim rzecz jest jaka. Słuchajcie, ta pompa jest główną, jedyną pompą na sterującą właśnie tym wtryskiem. O, tutaj mamy ten wtryskiwacz. Bez elektroniki, bez niczego, bo te silniki Kipora czy Janmara są bardzo proste. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Tutaj macie taki dekielek. Ten dekielek. Co mamy w tym dekielku? Słuchajcie, w tym dekielku widzimy, czy działa nasze cięgno, to którym zwiększamy obroty, czyli zwiększamy dawkę, jednocześnie zwiększają się nasze obroty. Ciśnienie tej pompy regulowane jest podkładkami pod spodem, podkładanymi, natomiast w głównej mierze ta pompa ma tylko jakąś taką główniejszą regulację jako po prostu dawka paliwa. No i słuchajcie, żebym nie zaciemniał, wyciągamy tą pompę. Ja już mam tu przygotowaną, żeby waszego czasu nie zajmować. O, tu jest pompa nasza. Tam jest tłoczek w środku, który podczas kręcenia silnikiem on najnormalniej w życiu wyciska naszą pompę, czy jednocześnie podaje paliwo. Wiem, że może prosto to mówię, ale to mówię, żeby każdy mógł to zrozumieć. No i słuchajcie, ta pompka jest w ten sposób ściskana, czyli tłoczek jest wyciskany i to paliwo, które się dostanie tutaj tym wężem, jednocześnie wylatuje rurką wysokociśnieniową tutaj. Jeżeli tego nie mamy, to słuchajcie, bierzemy się za rozebranie. No i teraz tak, żebyśmy mogli, słuchajcie, rozebrać, to tutaj od góry, ja już wyciągnąłem, mamy takiego malutkiego klina. Gdzie to jest, żeby to widać było? O, mamy, jest już wyjęty. Jest on widoczny. Gdzieś tu, kurczę, jest. O, tu mamy naszego malutkiego klina. Ten malutki klin mieści się tutaj w tej dziurce. Jego wyciągamy jakimiś kleszczami, kombinerkami. I później w następnej kolejności bierzemy się za rozebranie naszej sekcji tłoczącej. Sekcja tłocząca, słuchajcie, jest tylko zabezpieczona tym malutkim klinem. Także jeżeli naszego klina wyciągniemy, o, wysuwamy naszą pompeczkę elegancko. Tutaj nam nic się nie powinno rozsypać. Natomiast bardzo często, gęsto jest tak, że tutaj zgromadzi się nam jakaś rdza, bądź zgromadzi się woda, jakieś tam brudy, nieczystości, które się przedostały z filtra, no i później właśnie one robią mankament. Także jeżeli chcemy cokolwiek, słuchajcie, zrobić, to tą część, najbardziej sprawdzona metoda, słuchajcie, środek do odtłuszczania hamulców, myjemy to wszystko elegancko. Co prawda ja tylko tak pokazowo teraz to pokazuję, ale to musi być w miarę solidnie zrobione. Ta część, o, już widać nawet, że się domyła, bo były jakieś tam ślady brudu. I później tą część, żebyśmy mogli złożyć, ona sobie tutaj pracuje, bo to jest tłoczek, który jest ściskany i on wchodzi do środka, a tutaj tym zwiększa się dawkę tego paliwa. Żeby to złożyć, słuchajcie, musimy już użyć jakiegoś środka do smarowania. Nie składajmy tego na sucho, bo może nie wejść, może się zatrzeć i tak dalej. Także generalnie cokolwiek do smarowania używamy. Jakiś tam środek, jeżeli mamy oczywiście obydwie strony umyte, i możemy się wziąć za złożenie tej części pompy. Oczywiście ruchem obrotowym wkładamy, żebyśmy wiedzieli, że to ładnie pracuje. O, myślę, że pracuje elegancko.
A brudy, słuchajcie, które się zgromadzą, tam są takie kanaliki malutkie wewnątrz. Mogę to pokazać od razu. To w te kanaliki, jeżeli się nam pozabijają, to najnormalniej w życiu pompa nie będzie dostawała nasza paliwa. Może to będzie widać, a tutaj... O! Myślę, że widać. Tam są takie kanaliki. I tu paliwo się dostaje. I zostaje później wyciśnięte. Na górze po prostu pracą tłoczka. Także składamy to, jeżeli mamy pewność, że jest wszystko czyste. Oczywiście robimy to w warunkach w miarę czystych, czyli bez jakichś tam piasków, pyłów i tak dalej, bo jest to układ paliwowo-wtryskowy. Także jak mamy tą część złożoną, później zajmiemy się wciśnięciem klina, bo tu klina zakładamy. I w drugiej mierze, słuchajcie, bierzemy się za odkręcenie tego. Ja sobie co prawda to odkręciłem, już kluczem popuściłem wcześniej, ale odkręcamy sobie tutaj ten kruciec na wysokim ciśnieniu. O. I wylatuje nam, słuchajcie, sprężynka, żeby komuś ta sprężynka nie wyleciała. Jeżeli mamy to rozebrane, to słuchajcie, ja to pokażę do światła. Tam w środku mamy taki malutki zaworek. Ten zaworek musimy wyciągnąć ręką. Powinien wyjść. Jeżeli nie wychodzi, to nasz problem jest tutaj, czyli na tym grzybku, że on się nam zaklinował. Bo tak to właśnie wygląda z bliska. I on ma też te kanaliki, on się otwiera, spuszczając jednocześnie paliwo. Także jeżeli się okaże, że macie zapieczony tutaj ten właśnie nasz zaworek, to właśnie będzie bardzo duży problem, że ilość paliwa będzie niedostateczna, bo on się zupełnie by nie będzie dolatywała. Ogólnie oględziny możemy sobie zrobić, wyczyścić te wszystkie kluczce, żeby były czyste, w miarę suche, bo wiadomo, że to wszystko w układzie paliwowym pracuje. No i w odwrotnej, słuchajcie, kolejności. Bierzemy coś jak zwykle do pryskania. Coś tam wpuszczamy. Oj, zrobił mi się jakiś psikus. Wpuszczamy coś do smarowania. No i składamy. Oczywiście wszystko myjemy środkiem, jeżeli mamy jakiś środek do mycia. Tu nie możemy się gdzieś tam pomylić, chociaż wiadomo, że jest taka możliwość. Sprężynkę zakładamy, sprężynka idzie dowolnie, nie ma góra, dół, byleby tylko była założona. Dobra, sprężynka jak jest ustawiona, bierzemy się, zamykamy. Możemy sobie nawet na szumadle, czy później po założeniu już pompy dociągnąć na silniku. Generalnie po takim, słuchajcie, zabiegu, tylko jest ważne, nie zapomnijcie tego klina włożyć. Jak macie klej, to nawet na klej włóżcie, bo one bardzo często wyskakują, mimo że tam jest w środku taka faska w tej górnej części zrobiona, żeby trzymała klina, ale jednak ten klin udaje się gdzieś tam wyskoczyć i on robi często problem. Oto jest właśnie ten klin. Także jak zmontujemy pompę, sprawdzimy, czy tutaj nasze cięgno od kąta pracuje. Jeżeli wszystko jej pracuje elegancko, możemy montować. No i spokojnie odpalamy. Także słuchajcie, jak filmik się przydał, włączcie sobie subskrypcję. Oczywiście łapeczkę poproszę w górę za wiadomości i wysiłek. No i dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Oczywiście mówimy o silniku Janmara, Kipora, co by to nie było, to wszystko pod jedną marką, ale wyglądające tak, jak wygląda. No i dzięki jeszcze raz, do zobaczenia.